Odpalam sobie rano YouTube'a, patrzę co tam pooglądać do śniadania, no i okazało się, że Gotham Chess wrzucił film, że arcymistrz został zbanowany na Chesscomie. No to mówię, kurde, trzeba sprawdzić co tam zaszło i zacząłem sobie przeglądać partię tego zawodnika. I muszę wam powiedzieć, że kuriozalna sytuacja, ponieważ chłop grał w każdej partii pionem A, i później grał wieżą, oddając tę wieżę. I białymi grał tak samo. Grał A4, wieża A3 i oddawał tę wieżę. No i tutaj sobie myślę, no dobra, no to wiadomo, że jakiś oszust, nie? No bo oddaje po prostu materiał, a zarobił w ostatnim czasie 150 oczek na rankingu. Tutaj zyski rankingowe dosyć solidne, z 2940 na 3150 prawie. I tak jak widzicie, grał tutaj z Narodickim. I pierwsza rzecz, muszę niesamowicie pochwalić arcymistrza Narodickiego. Tak właśnie należy się zachowywać, kiedy grasz z oszustem albo z kimś, kto gra dosyć podejrzanie. To znaczy, gość zamiast tam, nie wiem, reportować go, banować go, tam blokować i tak dalej, to po prostu grał kolejne partie, grał z nim kolejne partie i dzięki temu system, czy tam ekipa anti-cheatingowa miała większą podstawę, żeby wyłapać jakieś podejrzane momenty, żeby gościa zbanować. I wiecie, ja się nie znam na statystyce, nie znam się na łapaniu oszustów, ale są jakieś takie różne podejrzane momenty, które laik jest w stanie zauważyć. I zacząłem przeglądać te jego zwycięstwa. No i słuchajcie, jest problem, bo przejrzałem te jego zwycięstwa i myślę sobie, kurde, normalne partie. Faktycznie gość grał naprawdę solidnie, ponieważ no, tak jak widzicie, po wieża A6 i tam goniec bije A6, no to przewaga białego jest już solidna, tam ponad 1. Przewaga tam plus 1,5, plus 2, to już zazwyczaj jest kompletnie wygrana pozycja. Oczywiście przy precyzyjnej grze, bo mogą być komplikacje. Więc gość odwalał. Ale później w trakcie partii nie popełniał żadnych niewymuszonych błędów. Grał naprawdę tak logicznie. Nie widziałem żadnych takich, wiecie, nieludzkich zachowań. No i sobie myślę, kurde, no dobra, eksperci go zbanowali, więc coś tutaj musi być na rzeczy, ale no ja tego nie widzę. No i tak coś mnie tknęło, że okej. Wygrane wygranymi, no ale zobaczmy te przegrane partie. I dopiero jak zerknąłem sobie na przegrane, no to zauważyłem podejrzane rzeczy. I pokażę wam te podejrzane rzeczy właśnie na podstawie tej partii. Oczywiście pewnie was ciekawi, co to za arcymistrz. No mnie też oczywiście ciekawi i Chess.com posiada te informacje na pewno, ponieważ każdy utytułowany zawodnik musi potwierdzić swoją tożsamość, żeby dostać ten znaczek GM i MFM i tak dalej. Natomiast nie jest to publiczna informacja. I nie udało mi się wystalkować. Gość nigdy nie grał Tighted Tuesdayów, nie grał żadnych oficjalnych eventów. Sprawdziłem sobie wszystkich arcymistrzów z Brazylii. Nikt nie ma takiego imienia czy nazwiska, które by sugerowało, że to ktoś taki, więc wydaje mi się, że gość po prostu dał losowo flagę Brazylii, a tak naprawdę z Brazylii nie jest, albo po prostu to w ich są, to ni nic nie znaczy. No, nie udało mi się wystalkować, kto to taki. No i teraz zobaczcie ciekawą rzecz. Gość miał tę samą strategię na każdą partię, czyli ustawiał sobie B6 goniec B7, G6 goniec G7 i później próbował po białych polach atakować, ponieważ oczywiście biały stracił białopolowego gońca za wieżę, więc czarny często później hetmana stawiał na A8, żeby atakować po długiej przekątnej. I
naprawdę te partie, które wygrywał, wydawały mi się takie, no okej, nie? Że grał solidnie, ale nie nieludzko solidnie. Tam jakieś błędy na Rudzicki popełniał i na tych błędach go przeciwnik karał. Natomiast jeżeli chodzi o tę partię, to jest pewna ciekawostka, bo gość no, popełnił błąd w pierwszym ruchu, popełnił gruby błąd w drugim ruchu, i później kolejne 20 posunięć zagrał perfekto. No właściwie 23 tutaj perfekto posunięcia. No a później dziwne rzeczy zaczęły się dziać w końcówce. I tak jak zacząłem sobie sprawdzać tę jego partię, to właśnie zauważyłem ten element, że często miał takie serie 10-15 idealnych posunięć i później jakieś kołowrotki dzikie. Więc mam wrażenie, że to właśnie w tych fragmentach gość leciał sobie Stockfishem, później kilkanaście ruchów robił swoich i później na przykład znowu w końcówce leciał Stockfishem. I faktycznie tego typu gagatków ciężko jest zbanować, ciężko jest zebrać odpowiednią ilość dowodów, ponieważ, no wiecie, arcymistrz może grać nieźle, więc nawet jeżeli on momentami grał na własną głowę, to i tak grał po prostu nieźle. No i teraz zobaczcie, co się wydarzyło w tej partii. Więc biały, no tak normalnie się rozwija, można powiedzieć, czyli tutaj oczywiście zajął sobie centrum i przestawia piony na białe pola. To pouczające, tak nawiasem mówiąc, że właśnie kiedy przeciwnik ma białopolowego gońca, a ty już nie masz, to dobrze jest przestawić sobie piony na białe pola, tak żeby te piony ograniczały gońca przeciwnika. I teraz w partii poszło e6, goniec g5, więc tak jak widzicie, aktywizacja. No i tutaj dużo różnych rzeczy można zrobić. No biały ma naprawdę zacną przewagę, więc można zbić na e6, po prostu wymienić hetmany, dlaczego by nie. Jeżeli tutaj bicie pionkiem, to w ogóle tego typu triki się pojawiają. I tutaj chodzi oczywiście o to, że po linii e może być niezły atak, więc no, po prostu wygrana pozycja, co tu dużo mówić, ale ze Stockfishem nie jest tak łatwo wygrać nawet wygraną pozycję. Narodzicki tutaj zagrał D6, co też ma dużo sensu, więc zaktywizował się. Ma to dużo sensu, ponieważ teraz linia D będzie półotwarta, a żeby jakoś skorzystać z wież, no to trzeba potwierać linię, żeby po prostu było gdzie atakować. W partii F6, no to ten goniec, ewakuacja, oczywiście z atakiem, więc przeciwnik się broni, hetman się wycofał, G5 w ogóle, teraz jest docisk, więc roszady zrobić nie można, ale czarny ma wywalone w roszadę i leci tutaj pionami dalej. Skoczek D4 i tutaj skoczek B5, czyli planem jest wjazd na D6, dosyć oczywiste. No i rzeczywiście tutaj skoczek się wtrynił, znowu ten hetman został wygoniony. No i teraz A3, więc biały tutaj szuka B4, żeby zgonić tego skoczka, no i na przykład zdobyć piona z B6. W partii poszło A4, żeby oczywiście utrudniać B4, ale jak nie z tej, to z drugiej. I tutaj Narodzicki ruszył bardzo agresywnie, choć właściwie mógł zagrać na spokojnie. Właściwie taka likwidacja tego skoczka, może likwidacja potem tego pionka, bardzo logicznie tutaj wygląda. Natomiast Narodzicki no, jest pieruńsko szybkim zawodnikiem, jest fenomenalny taktycznie, więc tutaj poddymia skoczek D5, król ewakuacja. Tutaj po biciu oczywiście odbicie, jak goniec ucieka, bicie na G5 i tutaj atak jest świetny. Więc materialnie, boże, nie jest to już tak cudowne, jak było przed chwilą, ale ten król no, nie jest szczęśliwie ustawiony na F7.
No ale dobra, skoczek D5, no i zobaczcie, gość ignoruje król F7, faktycznie jest to najlepsza defensywa tego piona z F6. No można by tutaj jeszcze o gońcu G7 myśleć. Co ciekawe, goniec G7 z obroną tego pionka nie jest takie dobre, bo wtedy hetman C4 i tutaj podwisa, i jeszcze tutaj podwisa. No bo oczywiście później będzie można skoczka zlikwidować, więc są problemy. No dobra, więc w partii król F7 skoczek poszedł na B4. Chciałoby się zlikwidować tego gońca, żeby pionem D7 się zainteresować. No i to jest tutaj niedokładność według analizy. Natomiast jak zostawiłem Stockfisha na dłuższą chwilę, żeby mógł się tutaj bardziej wgłębić, to okazuje się, że goniec B4 jest najlepszym ruchem. O co chodzi? Jeżeli zostawisz Stockfisha, żeby sobie liczył, to on będzie liczył w nieskończoność i na przykład wgłębi się 50, 60, 70 ruchów nawet w przód. To oczywiście należy rozumieć, że główny wariant ma 70 ruchów, a nie że policzył wszystkie dostępne możliwości na 70 ruchów w przód, bo to po prostu niemożliwe. Więc jeżeli ktoś ma mocniejszą maszynę, to szybciej Stockfish wejdzie na tą większą głębokość. Więc tutaj domyślam się, że gość właśnie całkiem niezłą maszynę ma. Poszło, goniec bije E4. I tutaj Narodicki taki trik zastosował, to miał pewnie zaplanowane, aczkolwiek ten trik nie wyszedł tak dobrze, jak Narodicki sobie myślał, bo prawdopodobnie Narodicki sobie pomyślał, że pionka zdobędzie, ale nie zdobywa, ze względu na to, że jest bicie w przelocie i hetman B7, i teraz nagle okazuje się, że to czarny ma kontratak. I właśnie wiele partii miało tego rodzaju przebieg, że Narodicki ustawia wygraną pozycję, no bo oczywiście po trzech ruchach jest już materialnie ostro do przodu, czy tam nawet po dwóch ruchach, ale czarny no nie popełnia takich błędów, które powodują natychmiastową wywrotkę w tej tragicznej pozycji. I w pewnym momencie, jak Narodicki coś przeoczy, to wtedy czarny już się rozpędza. I tutaj nastąpiła sekwencja takich dziwnych ruchów. No bo wieża bije G4 do bólu logicznie wygląda, żeby później na G2 sięgnąć, a poszło goniec bije G2, co pozwoliło białemu tutaj blokować linię G. Czarny się broni, no i teraz wieża D2, minuta w plecy na zegarze arcymistrza z Brazylii. Goniec sobie uciekł, wieża jeszcze większą presję nakłada, tutaj goniec w ogóle blokuje, H4, masowe wybicia. No i teraz sobie myślicie pewnie, cholercia, no jak tutaj czarny to przegrał? No przecież ta pozycja wygląda tak cudownie, król białego niesamowicie osłabiony, no co tutaj mogło pójść nie tak? No i zobaczcie, hetman C7, tutaj biały się zasłonił, oczywiście wymiana jest jak najbardziej ok, tutaj pozycja czarnego byłaby turbo solidna, no ale w partii hetman D8, biały przyciska na D7, więc poszło D5, no to biały szuka teraz jakiejś kontrofiary, więc czarny się broni królem. I doszło tutaj do w ogóle takiej pozycji, gdzie planem białego jest wjazd na H8. No i w partii poszło C4. Biały to zignorował, zagrał wieża H2. No i teraz dużo różnych rzeczy można zrobić, żeby się obronić. No można na przykład tutaj wjechać z kontratakiem, można sobie tutaj odejść, żeby na wieża H8 mieć hetman G7 i tak dalej. No a w partii po prostu nastąpiło bicie, wieża H8, no i tutaj mat został podwalony. No oczywiście gość miał 10 sekund na zegarze, ale w wielu innych partiach na tych 10 sekundach naprawdę grał perfekto. No taka zasłona też nie zadziała, bo hetman F6, ale co ciekawe gońcem się tutaj można zasłonić i czarny żyje. Bardzo takie dziwne sekwencje były w tych partiach, czyli właśnie 25 perfekcyjnych ruchów,
a później końcówka grana w nieziemsko dziki sposób. Tutaj przyznam szczerze, że bardzo jestem ciekaw, jakie konkretnie czynniki zadecydowały o tym, że gość wyłapał bana, no bo naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby na czeskomie arcymistrz został zbanowany. No tutaj grał debiuty z gatunku tych idiotycznych i nagle zarobił 200 oczek do rankingu, więc no to jest podejrzane dla każdego, kto tak na pierwszy rzut oka zerknie na tego zawodnika, no ale ciekawe, jakie były te konkretne analizy, które spowodowały, że pan został wyłapany.